Jeżeli jest już lipiec, to znak, że Mistrzostwa Europy już za nami. Poznań rozpoczął właśnie podsumowanie Euro 2012. Głównym obiektem uwagi stała się oczywiście strefa kibica, zlokalizowana na Placu Wolności, bo to właśnie to miejsce było centrum wydarzeń związanych z meczami na Euro. Jak informuje portal codzienny poznań.pl, największe problemy w poznańskim fanzonie były nie z kibicami, a wbrew pozorom z ochroną. Miłośnicy piłki nożnej chcący wejść na teren strefy kibica skarżyli się, że ochrona była zbyt ostra i nieraz działała nielogicznie i zbyt restrykcyjnie. Organizatorzy strefy tłumaczyli, że wszystkie działania miały na celu ochronę odwiedzających strefę, ale jeżeli zdarzyły się sytuacje nieodpowiedzialnego zachowania służb ochrony, za wszystko przepraszają i zapewniają, że każde zgłoszenie zostanie wyjaśnione. A co dobrego w podsumowaniach, Poznań w rankingu frekwencji zajmuje drugie miejsce za Warszawą z wynikiem ponad 700 tysięcy gości. Do tego zbiera najlepsze opinie, a co za tym idzie, Poznań uznany został za najlepszego gospodarza Euro 2012 w naszym kraju. Chyba żadnego Poznaniaka ten tytuł nie dziwi, bo nie trzeba daleko sięgać pamięcią, aby przypomnieć sobie dni, w których Irlandczycy przybyli do naszego miasta. Zostali oni znakomicie przyjęci, ale sami również wykazali niezwykłą umiejętność bawienia się mimo wyników w rozgrywkach. I to właśnie z tego powodu 30 czerwca poznaniacy postanowili podpisać się na ogromnej fladze Irlandii i tym samym podziękować im za bycie najlepszymi kibicami minionego turnieju.